nadszedł w końcu dzień, żeby zrobić to Q&A, a postanowiłem je trochę urozmaicić, więc pójdę sobie dzisiaj na miasto, bo mam nową kamerę i będziemy dzisiaj testować. A tymczasem będziemy sobie... muszę zjeść coś i będzie jedzona taka właśnie pizza za funta. Jeszcze herbatka do tego. Spałem dzisiaj 2 godziny, wróciłem z nocki, spałem 2 godziny, bo nie chciałem marnować dnia. Właśnie po to, żeby coś nakręcić, bo w nocy jest kiepskie światło. Więc wstałem trochę wcześniej. Myślałem, żeby wypić kawę, ale rzuciłem kawę. A lepiej mi bez kawy. Skończyła mi się cytryna. No to będzie bez cytryny. Edit, jednak jest cytryna. Najlepsza herbatka z cytrynką. A oto moje szafki. Podstawowe rzeczy. Kupiłem sobie ostatnio coś takiego. To jest fluff. Czyli pianka. Taka jak są łokocie. Pianka w formie, którą można rozsmarować. Kupiłem to do naleśników. Szczerze powiedziawszy, nie smakuje mi ten fluff. Kupiłem sobie iPhone'a, albowiem potrzebowałem nowego telefonu. Kupiłem go już dawno temu. To jest iPhone SE. Jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo mi się podoba ten telefon. Ale musiałem już po 2 tygodniach użytkowania musiałem wymienić szybkę w tym telefonie. Już ten ekran nie świeci tak jak dawniej, bo to jest jakiś słabszy ekran, bo Apple nie udostępnia oryginalnych ekranów. Oczywiście wymieniłem go sam, żeby zaoszczędzić pieniądze. Kosztował jakieś 12 funtów. Także no, żadne pieniądze. Cały telefon kosztował 239. Powiem tak. Dobry telefon to jest. Lubię go. To recenzja iPhone'a. Aha, jeszcze okulary. Nowe okulary. Albo mam wadę wzroku. W końcu zrobiłem badanie wzroku takie jak powinienem zrobić. I wyszło, że mam minus 0,5, czyli tam dalekowzroczność. Po domu nawet nie muszę nosić, bo wszystko widzę dobrze, tylko o to chodzi, że jak wychodzę na dwór i patrzę gdzieś dalej, no to mam rozmazany obraz. Ciekawe, kiedy mi się tak ten wzrok zepsuł. Chyba w Ameryce mi się tak zepsuł. Chociaż może to było duże, a po prostu tego nie zauważałem. Bo w pewnym momencie zauważyłem u mnie w domu, że na przykład nie mogę odczytać napisów w telewizorze, bo mi się rozmazują. Takie oto są skutki siedzenia na komputerze, ale było warto i nie żałuję. Bardzo fajny album, polecam sobie przesłuchać. A zacząłem słuchać od momentu, gdy mogę w mojej pracy słuchać muzyki. To znaczy, kurwa, nie mówcie mojemu szefowi, bo oficjalnie nie wolno. Ale mamy Wi-Fi na całej hali i pracuję w kurce, więc słuchawki nie widać, więc ja sobie tą jedną słuchawkę zakładam w ucho i pracuję. Nie przeszkadza w to wykonywaniu pracy, dlatego ten. I sprawdziłem bardzo dużo albumów, naprawdę. Odkąd jeszcze kupiłem sobie Spotify Premium za 10, za 2 funty na 60 dni. Jestem mega zadowolony z tej usługi, po prostu wszystko tam jest i jest wysoka jakość tej muzyki i wszystko jest przejrzyście. Zajebiste jest Spotify, nie spodziewałem się, że to jest coś tak dobrego. Cieszę się, że kupiłem Spotify. I od tamtego momentu przesłuchałem tyle albumów i na przykład ten album Kenkiego bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Jest zajebiste. Wszystkie albumy Kenkiego już przesłuchałem. Ale takie rzeczy są najlepsze. Pamiętam jak one wychodziły, ja nawet tego nie sprawdziłem i teraz okazuje się, że błąd, że nie sprawdziłem tego albumu, bo jest naprawdę kozacki. Prawdziwy hip-hop to jest. Dobra, wychodzimy z domu. Aha, jeszcze jedna rzecz. To jest numer do urzędu podatkowego. Muszę tam zadzwonić i zrobię to jak wyjdę na dwór. Dlaczego muszę dzwonić? Bo płacę dużo podatku. Płacę income tax, a nie powinienem go płacić. Tak w sumie już mi ukradli, znaczy no, ukradli mi już 170 funtów. W sumie 20 tygodniowo mi zabierają, a nie powinni. Ciekaw jestem, czy mi oddadzą teraz, bo w każdym razie oddaliby mi to tak czy siak, tylko w kwietniu, jak będzie zwrot podatku. A ja wolę teraz. A nawet jakby przestali zabierać, to by było dobrze, a oddali 170 w kwietniu, bo taki zastrzyk gotówki byłby niezły. Taka jakby to powiedzieć, zamrożone pieniądze. I się odmrożą gdzieś w kwietniu, a kto wie gdzie ja będę w kwietniu? I jaka będzie moja sytuacja?
Jestem teraz na mieście, pokażę. Słucham sobie oczywiście Kenkiego, bo znaję moja ulubiona płyta teraz. A zobaczcie teraz to. Anglicy jak coś wyrzucają, to nie sprzedają tego na Oliksie, tylko po prostu wystawiają sobie takie nawet stare fotele fajne oldschoolowe przed dom i jak możesz idzie sobie ulicą, to możesz sobie je wziąć. Tak to działa w Anglii. Często jakieś lodówki stoją, krzesła, fotele, wszystko tutaj jest. To można sobie legalnie zabrać, nikt nie będzie miał z tym problemu. A taka architektura, bardzo mi się to podoba. Elegancko to wygląda, wszystko zbudowane z cegły. Fajnie tutaj jest dosyć. Ciekaw jestem, czy wieje wiatr w mikrofon, czy nie wieje, bo nie mam jeszcze mikrofonu takiego, jak powinienem mieć. Bo już planuję zakup. Powinienem właściwie już to zakupić. Dzisiaj jak wrócę do domu, to może zamówienie złożę. Mikrofon shotgun, koszt to 70 funtów. Drogi trochę, ale jakość będzie zajebista, więc się cieszę. Takie inwestowanie pieniędzy mi się podoba. Bardzo wielką przyjemność mi to sprawia. W ogóle jakiś czas temu została mi jesień i liście już wszędzie leżą, a ja nawet nie zauważyłem, kiedy się to zaczęło. Bo tak żyję, że ten... Pracuję na te nocki, więc wracam nocami. Jakoś nie zwracam uwagi na ten krajobraz. Jedyne co to co tydzień do sklepu sobie tam śmignę. Tak to zamulam w domu. Oglądam jakieś tam seriale. I czytam. Czytam książki. Koran teraz czytam. Bo pomyślałem, że warto jest znać Koran przed wycieczką w takie muzułmańskie kraje. Przeczytałem już jedną surę. Sura to jest taki rozdział w Koranie. Już co nieco wiem na temat Koranu. Na przykład te rzeczy, które mnie zainteresowały, to już nawet ta pierwsza sura zaspokoiła moją ciekawość. I taką wiedzą o Koranie będę mógł się trochę popisać, jak będę w krajach muzułmańskich. Bo jest kilka ciekawostek, które chciałbym wam przekazać. I wam przekażę. Zbliżamy się do centrum. Tam w tle majaczy słupek katedry. To jest właśnie katedra. Bardzo zajebista jest ta katedra w Peterborough, bo mieszkam w Peterborough, wymawia się do Peterborough. Pokażę wam tą katedrę, bo jest naprawdę niesamowita architektura. A tymczasem lecę. Wyłączam nagrywanie. Charakterystyczna rzecz to takie Europshopy, które można kupić właśnie. Polskie produkty na przykład. Ruskie, litwińskie czy inne. Bardzo popularne są, ale jest w nich... W sumie nie jest drożej, bo są ceny angielskie. Nie są oczywiście ceny polskie, ceny angielskie. Ja na przykład nie jestem przywiązany do polskich produktów. Kupuję po prostu angielskie. I oczywiście barberzy, męscy fryzjerzy. Jest ich tutaj naprawdę mnóstwo i są zajebiści. Nie tak jak w Polsce, że tylko babskie fryzjerze, a do barbera musi się wykosować. Tutaj za 5 funtów, czyli prawie nic, goście zrobić ci porządnego haircuta. Właściwie zanim zacznę odpowiadać na pytania, muszę załatwić jeszcze jedną sprawę w biurze agencji pracy. Muszę wziąć jeden numer telefonu. Sprawa wygląda tak, bo potrzebuję pewnego dokumentu, żebym dostał zwrot podatku. Mi zabrali 180 podatków, którego nie powinni mi zabierać, więc muszę to załatwić. Ale no nic, nie spieszyłem się, bo i tak dostanę zwrot i tak, więc... A poza tym patrzcie co tutaj stoi. Niezłe mają biuro, ukryte, że ciężko się tutaj trafić, jeśli nie wiesz, gdzie jest umiejscowiona. Dobra, pytanie numer jeden, a właściwie pozdrowienia, które otrzymałem. A to otóż chodzi o to, że skomentował mi zacny youtuber bez planu, podróżnik znany youtubowy, który ostatnio się wybił. Ciekaw jestem skąd zna, znaczy nie jestem ciekaw skąd zna mój kanał, bo kiedyś skomentowałem jego materiał, więc prawdopodobnie zerknął. I cieszę się, że tu jesteś. Też szanuję bez planu, podobały mi się te vlogi, zwłaszcza z Wenezueli. Jak jechałem, to myślałem sobie, że taki materiał z Wenezueli nagrany byłby po prostu strzałem w dziesiątkę, bo tam się dzieją naprawdę ciekawe rzeczy. Aczkolwiek nie pojechałem do Wenezueli, bo to było zbyt niebezpieczne wybierać się tam autostopem. I każdy kierowca, każdy napotkany człowiek mi mówił, że zostanę zabity w Wenezueli, jeśli tam pojadę.
że autostopowanie w Wenezueli to samobójstwo. Wiem, że tak nie jest, nie jest tak do końca, ale jednak zrezygnowałem z Wenezueli. Swoją drogą, tak samo kierowcy mi mówili, jak jechałem do Rio de Janeiro, że nie jedź chłopie do Rio de Janeiro, bo będzie... A ja się włączyłem po przedmieściach i nic mi się nie stało. Dalej. Odpartek madej. Epilepsji dostałem, kurwo. Przepraszam za to światło, ono jest okropne w moim pokoju, dlatego nie chciałem nagrywać tego Q&A w pokoju, bo miga to światło, jest do dupy. Następne pytanie, od Kukuryku. Czy jest miejsce, które było tak ciekawe, że chcesz tam jechać jeszcze raz? Nie wiem, może gdzie bym chciał pojechać jeszcze raz? Chciałbym pojechać do Rio de Janeiro, bo nie zwiedziłem Rio tak naprawdę, bo miałem problemy wtedy z pieniędzmi. Nie było mnie na to stać. Niebezpiecznie było nocowanie gdzieś tam na plaży na Copacabanie, bo wiecie, Rio to jest Rio. Dlatego chciałbym do Rio jechać. A podobno miasto jest naprawdę zacne i warte zwiedzenia. Jeszcze jedno pytanie. Jak reagowała rodzina na taką długą podróż, że może ci się coś stać? Otóż martwiła się rodzina, jak to się rodzina się martwiła. Swoją drogą, takiego jednego mam wujka wspaniałego, który nawet wsparł mnie finansowo. I to jest taki wujek, którego widzę dosłownie raz na rok albo raz na dwa lata i on mnie wsparł finansowo. Także naprawdę mam wspaniałą rodzinę ludzi o wspaniałych sercach. Co tam jeszcze? Od Kuba STK. Siema koza, kiedy zawitasz do Czewy? Trzeba się zmotać. Powiedz mi Kuba, czy ja cię znam? Czy ja cię nie znam? W każdym razie w Częstochowie będę jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie w grudniu, jak zjadę do Polski. Dzisiaj mamy 8 października, więc jeszcze trochę, 2 miesiące będę zjeżdżał do Polski, załatwiać sprawy papierkowe z wizami, szczepionkami wszystkim i nowy paszport jeszcze muszę wyrobić, więc trochę będę jeszcze w Polsce. Widać tam coś, kurwa. No, zmieniliśmy trochę miejscówkę. Kolejne pytania. Skąd wzięła się u ciebie taka chęć podróżowania? Zacząłem najpierw podróżować. Pierwsza podróż, jaką odbyłem, bo właściwie to było z moim kolegą, którego znałem z forum League of Legends. Swoją drogą, mój internetowy kolega. I tak my się zmotaliśmy jakoś. On był z Lublina, ja byłem z Częstochowy. Pojechaliśmy wtedy pierwszy raz autostopem na Mazury, a potem do Gdańska. Naprawdę spodobało mi się wtedy podróżowanie autostopem, było zajebiste. Jeszcze tego samego lata, kilka lat temu, pojechałem do Chorwacji. Wtedy też było ono po prostu mega. Dlatego stwierdziłem, że to jest rzecz, którą chciałbym robić. Więc zacząłem to ją robić. Dwa. Długo się przygotowywałeś do podróży? W sensie namioty, plecaki, naukę języka i te sprawy techniczne. W sumie to niezbyt długo. Niezbyt długo, języka się nie uczyłem. W ogóle się nie uczyłem hiszpańskiego. To znaczy, przepraszam, uczyłem się. Nauczyłem się na Duolingo, jak liczyć do 20 po hiszpańsku. Takich podstawowych rzeczy. I to jest właśnie rzeczy, które bardzo mi pomogły. Bo nauczyłem się te rzeczy takie jak ja. Takie słowa ja, ty, my. Kupić, takie, nie wiem, mleko, chleb. Takie rzeczy wiedziałem. Ale rzeczy bardziej skomplikowanych nie. Swoją drogą, koledzy na Wajbie, Hiszpan jeden. I ci liczycy chcieli mnie, jeden Hiszpan wyrażał chęć, żeby mnie uczyć hiszpańskiego, ale ja miałem, że tak powiem, to gdzieś. Wolałem zamulać wtedy, co było błędem, powinienem był się uczyć, ale byłem zbyt leniwy. Don Gunder, to była twoja pierwsza większa wyprawa autostopem? No tak, to była większa wyprawa autostopem. Pierwsza większa wyprawa autostopem to była. Jeśli wyprawa do Chorwacji nie jest wielką wyprawą, bo nie jest, tydzień wtedy mi to zajęło. Nie była chyba wielką, była taką małą wyprawką. Trzecie, od Maciek Król. Siema, mam pytanie. Czy wbiłeś się na cebulę do Fozji Guazu? A jeśli tak, to opowiedz jak. Będę niedługo w tym miejscu i chętnie bym ominął tak spore wydatki. To jest prawda. Fozji Guazu jest bardzo, bardzo drogie. Patrząc na ceny, jakie są w Brazylii. Zdzierają typowo z turystów. Bardzo zdzierają. Myślę, że nawet opieka nad tym parkiem naturalnym nie pochłania aż takich kosztów, jakie oni robią na turystach. Ta kasa idzie pewnie do nabijania rządowej kabzy, więc ja tam wbiłem się za darmo i czuję się usprawiedliwiony. A jak się wbiłem? Otóż jak będziesz jechał do Foz do Igorzy, tam jest jedno wejście, kasy biletowe. Musisz po prostu ominąć kasy biletowe, pójść dalej na parking, a na parkingu musisz tak zrobić, żeby cię nikt nie zauważył i wejść do dżungli i przejść dżunglę na przełaj, to jest jakieś tam 100-200 metrów dżunglą.
bardzo gęstą dżunglą. Tam chaszcze, zwierzęta i wszystko tam jest. Także i nawet jaguary tam mają, więc miej się na uwadze, kolego. Fajny odcinek był z tego Foz do Iguazu, ale zniknął materiał. W każdym razie życzę powodzenia i uważaj na strażników. Jeszcze pro tip. Jak wejdziesz do parku, to możesz skorzystać z busów, bo nikt nie sprawdza potem biletu. Jakbyś wychodził, to też nie ma żadnego problemu, nikt cię nie sprawdzi. Także tylko trzeba wejść i robić cebulkę, nie? Od Darek D. Czy pamiętasz, jak w Lublinie podwieźliśmy cię z kolegą na przystanek? No nie pamiętam, przecież przegoniliśmy wtedy autobus i chłopaki podwieźliście wtedy. I zdążyłem na busa i dojechałem do centrum. I wielkie dzięki za to. Łeścik.pl. Kiedy kolejna wyprawa? No, styczeń. Styczeń jakoś. Prawo do Azji. Jakoś w styczniu. Już wielkie kroki czynię w kierunku uczynienia tej wyprawy realnością. Kiedy kurwa zgolisz brodę? No, w moim wypadku zapuszczenie brody to nie najlepszy pomysł, dlatego się golę. I teraz bardzo ciekawe pytanie od Kasiula. Nie myślałeś, żeby z kimś podróżować, czy jednak wolisz taką samą Wolkę? Otóż myślałem, żeby z kimś podróżować. O, tu nawet podróżowanie z kimś jest fajne, zwłaszcza jak już jesteś samemu w podróży jeden miesiąc, dwa, trzy, to potem się robi tak smutno i się wypalasz. Na przykład jak spotkałem mojego kolegę, z którym mam zdjęcie na Facebooku, Łukasza, to naprawdę poprawiło mi to wtedy humor, bo już byłem wypalony. A jak z nim podróżowałem, to wypalenie minęło i się nadal świetnie bawiłem, dlatego jeśli by ktoś chciał dołączyć, to jest możliwość dołączenia w każdej chwili, w każdym momencie. Nie mam nic przeciwko temu, ale lepiej by było jakbyś, jeśli jesteś chętny dołączyć i pojeździć autostopem, to lepiej by było jakbyś to zrobił w Indiach, bo jednak w Iranie, w Pakistanie, no w Iranie jeszcze nie wiem, w Iranie jest spoko, ale w Pakistanie wolałbym być sam, solo. Ale szwendanie się w towarzystwie w Indiach byłoby już naprawdę strzałem w dziesiątkę. Jeśli by ktoś chciał, to ja naprawdę mogę nawet pomóc ogarnąć to wszystko, tylko pamiętaj, jeśli chcesz dołączyć, to te podstawowe informacje musisz znaleźć sobie sam, bo nie jestem bankiem informacji. Jeśli chcesz dołączyć i już do mnie napiszesz, to musisz być tego pewien, że chcesz to zrobić, bo jeśli wpadłeś na jakiś głupi pomysł, albo wpadłeś na jakiś głupi pomysł i pod wpływem impulsu piszesz wiadomości, żeby potem powiedzieć, że jednak nie, to nawet do mnie nie pisz. Proste. Ja się kieruję taką zasadą, że jak coś mówię, to potem to robię, więc trzeba być odpowiedzialnym za swoje słowa. Co cię ogólnie natchnęło do podróżowania? No nie jest tak, po prostu pojechaliśmy sobie, mówiłem wcześniej, pojechaliśmy sobie na te Mazury i tak jakoś wyszło. Jak długo chcesz podróżować na chwilę obecną? Prawdę powiedziawszy, dopóki się nie wypalę, a nie wiem czy się kiedykolwiek wypalę. Także dopóki będę miał ochotę, to będę to robił. Nawet chciałbym jakoś rozwinąć w przyszłości ten temat podróżowania, jak już zacząłem robić te filmy. To może na jakimś bardziej profesjonalnym poziomie. To byłoby coś, co bym chciał naprawdę robić. Kolejne. Jak poznawałeś Polaków w czasie swojej wyprawy? Nie poznałem ich wielu, poznałem ich mało. Nawet innych podróżników poznałem mało. Naprawdę garstkę. I to była jedna taka kumulacja w jednym miejscu w Chile. Poznałem autostopowiczu i to kurde z 15, a potem w ogóle pustki. A jak poznałem Polaków? Otóż jedna ciekawa sprawa, śmieszna sprawa. Raz byłem w Chile na totalnym wypizdowie, na środku pustyni. W ogóle no wypizdowo takie, że 100 km pustyni w każdą stronę i w środku małe miasteczko. I tam wszedłem do takiego hotelu, był internet za darmo, więc wszedłem, żeby zobaczyć co tam u moich znajomych, co tam w internecie, bo już wtedy byłem wypuszczony bez internetu. Już tydzień chyba nie patrzyłem nic, bo nie było okazji. Bo w Chile nawet na stacji benzynowej nie było okazji ani z kafejek internetowych, żeby coś przejrzeć. Więc wszedłem tam na neta, jeden gościu podchodzi do mnie i pyta mnie jak wpisać małpę, bo na tych latynoamerykańskich klawiaturach nie wiadomo jak wpisać małpę. Swoją drogą sam nie wiedziałem, bo tam mają różne skróty klawiszowe, zupełnie różne od naszych. No i ja mu wklepuję tę małpę, patrzę, tam końcówka wp.pl. To mu mówię, kurczę, kolego, a ty nie jesteś z Polski? Ja to był taki gość 40 lat. I on mówi mi, że właśnie patrzał na mnie i się zastanawiał, czy jestem Polakiem. Wniosek jest taki, że mam polską mordę. No i tak poznałem jednego. A drugiego, mojego kolegę Łukasza, poznałem przez grupkę facebookową. Właściwie nie ja dałem tam posta, tylko mój kolega. Dałem posta, że można się spotkać z jakimś Polakiem, który jest w podróży i można się połączyć siły, więc i Łukasz napisał wtedy do mnie. I połączyliśmy siłę. Ja przyjechałem 1000 km w jedną, on 1000 w drugą. Spotkaliśmy się w jednym punkcie i połączyliśmy siły. Niesamowite. I to było tyle. Nie poznałem wielu Polaków. Aha, jeszcze poznałem parkę taką z blogu Cafe La Ruina i Rai. I oni właśnie, ich poznałem
to wtedy ten materiał, który nagrałem, bo był zajebisty, bo był karaibskie domy murzynów, nagrałem taki port. Tam ludzie, wiecie, marynarze chlali wódkę najebani, grała muzyka jakaś jamańska, murzyni palili jointy. Fajne to było, ale przepadło wraz z kartami. No i tam poznałem taką parkę z dziećmi. To było tak, że szedłem sobie ulicą przez totalną po prostu patolę melinarnię i słyszę, jak tam tak nasłuchiwałem i coś słyszałem, jakieś polskie sylaby, coś wydawało mi się, że to są Polacy, więc przystanąłem. Podsłuchałem i okazało się, że Polacy, więc podbiłem do nich pogadać i właśnie ten jeden gościu mi wtedy powiedział tak samo, że mam polską mordę i się zastanawiał, czy jestem Polakiem. Niesamowite spotkanie. Oni swoją drogą vanem czy czymś tam podróżują przez Amerykę, co przyjechali, USA, odwiedzali jakieś tam restauracje, to naprawdę fajnie. I jeszcze Arek Winiatorski, mój mentor, który ma zajebisty blog Stones on Travel i idzie teraz piechotą ze swoją wybranką, którą poznał w Meksyku, do USA. Naprawdę polecam, fajny gościu to jest. I naprawdę podziwiałem go, ja przed wyprawą czytałem jego bloga i potem mogłem go spotkać, to po prostu było niesamowite. No i odpowiedziałem już teraz na wszystkie pytania, więc idę do domu. Albo może jeszcze wstąpię na jakąś, na piwko jeszcze wstąpię, bo tam po drodze jest taki bar niedaleko mojego domu, w którym jeszcze nie byłem. Wstąpię sobie na piwko. Jeszcze parę shotów zrobię tej katedry. No i nakręcę, co tam uznam za słuszne. Także pa. Ten wiekowy cmentarz przywodził mi na myśl takie skojarzenie z filmu Skarb Narodów. Tam był taki, albo jakiś inny film i tam właśnie na takim angielskim cmentarzu starym było ukryte wejście do kryjówki templariuszy, coś tam. Takie mam skojarzenia. Albo ze serią Assassin's Creed.